Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat ego, na temat ja, utożsamienia się i w kontekście bardzo aktualnym, bardzo praktycznym przyczyny i rozwiązania większości problemów na świecie. Tak moi kochani, dzisiejszy temat będzie bardzo praktyczny, odnoszący się do bardzo aktualnego tematu wszel wszelakich problemów Konfliktów, jakie dostrzegamy w społeczeństwie, zarówno w skali makro, czyli między kulturami, krajami, itd., jak i w skali mikro, czyli w kontaktach pojedynczych międzyludzkich na co dzień. Dzisiaj postaram się Wam przedstawić pewne, pewien sposób myślenia, pewien sposób działania, który jest w stanie po prostu uzdrowić świat, zarówno na poziomie jednostkowym, jak również na poziomie szerszym, więc myślę, że to jest coś, co bardzo się może mm, Wam przydać po prostu na co dzień. Otóż e, przyczyny oraz rozwiązanie problemów w oparciu o temat ego, o temat ja, o, o temat utożsamienia się. Już na wstępie chcę Wam powiedzieć, że nie będzie to materiał na temat e, tego, jak uważa się, co niektórzy uważają, iż ego jest z gruntu złe, więc należy je, co zrobić, zniszczyć, zniwelować, po prostu pozbyć się ego. Szereg ścieżek duchowych mówi nam, że ego jest faktycznie przyczyną cierpienia, więc co zrobimy? Zniszczymy ego, pozbędziemy się ego i świat będzie lepszy. Otóż, moi kochani, od razu wam mówię, tak nie jest, tak się nie da, ponieważ ego nie można zniszczyć. No, gdybyśmy zniszczyli ego, technicznie rzecz biorąc, można, tylko że wówczas po prostu nie będziemy żyli, nie będziemy istnieli. Człowiek, który się pozbędzie ego, po prostu przestaje być człowiekiem. To myślę, więc jestem, określa nas, naszo, nasze podstawy istnienia. Jakbym powiedział, nawet właśnie, określam siebie, więc jestem. Mówię ja, więc jestem. Jestem samoświadomy, więc jestem. A tam, gdzie jest samoświadomość, tam jest ego. Ego, czyli ja. Ja jestem. Cała jednak zabawa i całe wszelkiego rodzaju problemy na świecie, problemy na co dzień rozwijają się nie o istnienie ego, ale o samo określenie, o utożsamienie. Dzisiaj będzie o utożsamianiu się, ponieważ jak się okazuje, nasze ego to nie jest taka stała jednostka, że my jesteśmy, ja jestem i, i tyle. Tylko nasze ego wciąż każdego dnia, w każdej chwili umiejscawiamy naszą Identyfikację, nasze utożsamienie w różne obszary. I z tych, że obszarów zaczynamy jako człowiek postrzegać, wchodzić w relacje interpersonalne, oceniać, reagować. Więc nasze utożsamienie się, to z czym się utożsamiamy jako człowiek, ma kluczowe znaczenie dla całej jakości tworzonego doświadczenia, dla jakości interakcji społecznych, dla jakości życia. Kim jesteśmy? Właśnie to pytanie, prawda? Kim jestem? Czym jestem? Jak jestem? No, to oczywiście jest pytanie świadomości, w pewnym sensie badane i eksplorowane cały czas od zarania dziejów, można by powiedzieć. Jednakże, przyjrzyjmy się temu troszeczkę od strony bardzo praktycznej. Skąd się bierze konflikt? Skąd się bierze cierpienie? Skąd się bierze problem, chaos na świecie. Skąd tyle chaosu? Skąd tyle wojen? Skąd tyle e, starć różnych grup społecznych? Skąd tyle problemów w rodzinach, niezrozumienia, konkurowania właśnie jakiegoś, jakiegoś rodzaju nieporozumień? Czy to jest, czy to jesteśmy my? Czy to jestem ja? To jest kluczowa kwestia. Czy to ja jestem tej całej sytuacji, w tym, w tej relacji, czy to ja, czy to jest jakaś, jakiś produkt mnie, być może. Otóż, otóż e, człowiek, jak powiedziałem, na każdym kroku dokonuje samookreśleń. W naszym społeczeństwie mamy w zasadzie wręcz kult indywidualizmu, kult jednostki. Dzisiejszy świat, tak zwany zachodni, świat nowoczesny, stawia na. To, żebyśmy byli kimś wyjątkowym, żebyśmy byli, jak to się mówi, zajebiści. Żebyśmy zabłysnęli, pokazali, co potrafimy, żebyśmy wyróżniali się w tłumie. I oczywiście ten świat daje nam szereg możliwości wyróżniania się. Możemy sięgać po różnego rodzaju zróżnicowane hobby, zainteresowania muzyczne, zainteresowania związane z naszą pracą kreatywną. Możemy wybierać różne poglądy, możemy robi, robić przeróżne rzeczy. Możemy się określać właśnie. Kult jednostki, kult indywidualizmu i kult wolności. To bardzo połączono te, te kwestie. Kult jednostki, kult wolności. Chcemy być wolni. Ja chcę być wolny. Ja chcę móc działać. Ja chcę móc tworzyć oddźwięk w świecie. Ja chcę być kimś być może poliwianym, być może w jakiś sposób, żeby inni się słuchali tego, co mam do powiedzenia i podążali jakoś drogą, którą ja uważam za słuszną. Tak wiele ludzi myśli, tak po prostu nauczono nas myśleć. Nie chcę tutaj tego oceniać w kategoriach dobre i złe. Chcę wam po prostu przedstawić pewien bardzo taki nietypowy na dzisiejsze czasy punkt widzenia. Kult jednostki, kult indywidualizmu mówi się nam cały czas, że to jest coś dobrego. To jest coś. Dzięki temu będziesz unikatowy, będziesz wyjątkowy, a poza tym pamiętaj, możesz wszystko, możesz sięgać gwiazd, możesz wszystko osiągnąć. Tak się nam mówi ciągle. Tak zwany amerykański sen, czyli od zera do bohatera. Możesz być każdym, tylko odpowiednia ilość pracy, tylko odpowiednia ilość determinacji, siły w to ułożonej. Planowania przy okazji być może jakiegoś i możesz być kim zechcesz. A w zasadzie już jesteś wyjątkowy, tylko musisz sobie to uświadomić. No w kółko się nam to powtarza i to jest takie fajne, prawda? Fajne? No właśnie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem trochę zakwestionować to i pokazać Wam, gdzie rodzi się problem i dyskomfort w nas samych. Dlaczego ten dyskomfort istnieje, jak sobie z nim poradzić, jak go obejść, jak się go być może pozbyć i jak tworzyć lepsze relacje międzyludzkie. Zauważcie, że dzisiejszy świat nas bardzo podzielił, stara zasada dziel i rządź, ale ta zasada, mam wrażenie, została opatentowana, udoskonalona wręcz do perfekcji. Ona dzisiaj jest tak udoskonalona, słuchajcie. Dlaczego? Bo kiedyś to było dziel, dziel i rządź na zasadzie my i oni. Były dwie duże grupy jakichś. Jakieś wielka grupa etniczna, jakieś plemię. Inne plemię, był konflikt, był konflikt dwóch narodów na tej zasadzie. To były duże, duże grupy i duże e, takie rozgraniczenia, duże konflikty na tej zasadzie. Ale dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, każdy z nas jest już osobno. Każdy z nas już jest prawie, że sam. Jak to się stało? Dlaczego to się stało? A właściwie dlatego, że popadliśmy w taki kult indywidualizmu, taki kult jednostki, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy, poprzez to nasze wnikanie świadomości, coraz to bardziej określając siebie. Mówi się, dokonaj samookreślenia, powiedz, kim jesteś, kim chcesz być. Wybierz to. Zachęca się nas na każdym kroku do wybierania, na każdym kroku się nas zachęca do samookreślania, że to jest dla nas dobre ale zauważcie, zobaczcie, co się dzieje, kiedy dokonujemy tego samookreślenia coraz bardziej, coraz bardziej, coraz niżej. Najpierw wyobraźmy sobie, że istniejemy jako ludzie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Potem robimy się jakimiś grupami etnicznymi ze względu na kolor skóry, miejsce zamieszkania, takie szersze, kontynentalne być może wręcz. Potem są państwa i już jest podział, ja jestem Polakiem, ty jesteś Amerykaninem, ktoś inny jest Niemcem, Rosjaninem, i już jest pewien podział. Identyfikacja na poziomie narodowym. Identyfikujemy się, zachęca się nas do zidentyfikowania siebie, określenia siebie. Ja jestem? Dzisiaj fraza klucz. Ja jestem. Z zobaczycie, co z tego ja jestem wynika. Dużo wynika, w różne strony. A więc. Mamy poziom narodowy, identyfikujemy się i jesteśmy my i oni. Jesteśmy my, Polacy, na przykład, i są oni. Niemcy, Rosjanie, Chińczycy, Amerykanie, cała reszta. Już jest rozgraniczenie. Potem zachęca się nas dalej. Jesteśmy z jakiegoś regionu, na przykład województwa. Jeden powie, że jest z Podkarpacia. Jeden powie, że jest z Pomorza, jeden powie, że jest z Małopolski, jeden powie, że jest skądś inąd. I już kiedy mówimy o tym, ja jestem stąd, ja jestem Pomorzaninem, na przykład, to już mamy w głowie pewne wyobrażenie takiej naszej odrębności, odmienności. My mamy tutaj taką bardziej lokalną swoją kulturę na tym terenie Polski czy innego kraju. Tak jak w Stanach Zjednoczonych są poszczególne stany, na przykład. Dalej, posuwamy się dalej. Mówimy, jestem z tego i tego miasta, z tej tej miejscowości. I my tutaj jesteśmy wyjątkowi na swój sposób. Jestem Warszawiakiem, ja jestem Krakusem, ja jestem Wrocławianinem i tak dalej, i tak dalej. Nasze miasto jest wyjątkowe, prawda? Dalej, dalej się posuwamy. Oczywiście, będziemy się co, coraz dalej posuwać. W zasadzie to coraz niżej w drabinie, w strukturze świadomości, co zaraz wam uzmysłowie do końca. Dalej powiemy, że jesteśmy z danej dzielnicy, no nasza dzielnica jest to taka trochę inna, taka no troszeczkę może lepsza, bo, bo ja jestem stąd, więc to jest lepsze, prawda? Subiektywnie określimy coś, że prawdopodobnie, ponieważ to jest moje takie, to jest takie trochę lepsze jednak. Jestem z danej ulicy i tak dalej. Ale to, ten podział zachęca się nas na każdym jednym kroku do, do dokonywania tego wyboru Kim ja jestem określenia. Na poziomie religijnym mamy duże grupy religijne, duże takie nurty, filozofie typu chrześcijaństwo jako całość, potem mamy islam jako całość i tak dalej, i tak dalej. One mają swoje podgrupy, bardziej się określają. I te podgrupy też mają swoje podgrupy, okazuje się. Na każdym kroku dokonujemy indywidualizacji, personalizacji, już dzisiaj nawet. Rzecz, której jeszcze do niedawna się nie robiło, a teraz otwarcie wiele osób identyfikuje się poprzez yy, yy, preferencje seksualne. Już otwarcie mówi się, że na przykład ktoś mówi: Ja jestem gej, albo ja jestem tym czy tym, bo mam takie preferencje. W związku z czym co się dzieje? Zaczynam postrzegać cały świat, otoczenie całe, z perspektywy tejże grupy, która ma określone cechy. Ten nasz podział na każdym kroku, tak jak powiedziałem, postępują nawet w, w sferze naszego hobby. Jedni są zamiłowania sportowcami, ktoś lubi skoki narciarskie, ktoś inny kolarstwo, ktoś inny lubi gry komputerowe, ktoś inny lubi coś innego. Już muzyka. Mamy subkultury muzyczne w końcu. Ludzie poprzez muzykę i subkulturę muzyczną również się identyfikują. Jesteśmy my, ci, którzy lubimy to i to. I są oni, cała reszta. którzy robią coś innego. I zazwyczaj bardzo często jest tak, że chcemy, czy nie chcemy tego przyznać, ale istnieje pewno, pewien tarcie, pewien, pewna walka o dominację, pewna walka o pokazanie, która subkultura, która kultura, który pogląd i tak dalej, co jest lepsze. Oczywiście zazwyczaj to moje jest lepsze niż innych, prawda? Bo to ja wybrałem, więc moje jest lepsze. Słuchajcie, dokonujemy coraz. Niższego stopniowania zawężania świadomości odbycia bycia człowiekiem, wszyscy jesteśmy człowiekiem. Ja jestem człowiek, ty jesteś człowiek. Jest między nami zrozumienie, bo ja jestem człowiek i ty jesteś człowiek. Ale w momencie, kiedy ja i ty określimy siebie na przykład po przeciwległych e, krańcach jakiejś filozofii, e, religii, przecież religie, wiele religii, zwłaszcza tych dominujących, prost, jednak mówi, że y, nasze jest lepsze, inni są ci, którzy się mylą, co w błędzie i należy wyprowadzać z błędu. I każda z tych religii, tak, tak uważając, po prostu naturalnie, że to prowadzi do konfliktu, to będzie prowadzić do konfliktu, bo nie może być inaczej przy takim założeniu. Chciałbym Wam zaproponować. Takie ćwiczenie, może troszeczkę wybieg wybiegam tutaj o, z tym planem, który miałem na dzisiaj, ale za zaproponuję Wam ćwiczenie, które ma Wam uzmysłowić, jak bardzo sam fakt samookreślenia zawęża możliwości percepcyjne człowieka. I w jaki sposób, co, co robi z umysłem? Może nawet nie, nie klasyfikując tego na Lepsze, gorsze, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale chcę Wam pokazać pewną, pewien mechanizm. Rozejrzyjcie się po pokoju, gdziekolwiek jesteście, tak odprężcie się, weruzujcie się, po prostu się tak zacznijcie rozglądać i przyglądać. O, no, patrzę sobie tutaj po ścianach, no, rozglądam się, coś tutaj jest, jakieś okno, jakieś coś. I tak luzie się, rozejrzyjcie. Możecie nawet w pewnym momencie gdziekolwiek skupić wzrok. Teraz ja patrzę w waszym kierunku. No, jestem tutaj sobie. A właśnie w tym momencie zatrzymajcie się i powiedzcie sobie, ja jestem. I tu wypowiedzcie swoje imię, nazwisko. Możecie samo imię. Możecie w dwóch wariantach, jak będziecie mieli ochotę. Spróbujcie po prostu. Ja jestem Kuba na przykład. Albo ja jestem Jakub Niegowski. Tak bardziej formalnie. Powiedzcie sobie tak parę razy. Ja jestem tu wymienię swoje imię. Co się stanie? Możecie zapauzować na potrzebę tego ćwiczenia. Polecam je wykonać, ale zakładam, że właśnie wykonaliście w udziałem właśnie pauzowania. Co się dzieje? Najpierw się rozglądamy. Nawet nie myśląc, nie zastanawiając się, po prostu chłoniemy to, co jest dookoła. A za chwilę mówimy sobie, ja jestem na przykład Kuba. Gdy ja mówię, jestem Kuba, to moja świadomość wraca i zamyka się, kształtuje taką formę, przywołuje formę tego Kuby. Myślę o nim, mówię, ja jestem. Moja świadomość wynika w to wyobrażenie. To nie to, że ja przed chwilą nie istniałem, to nie to, że przed chwilą nie doświadczałem, nie odczuwałem, nie było mnie. Wręcz przeciwnie, przed chwilą cała moja percepcja pracowała dookoła, cała moja percepcja była zdolna postrzegać i uczestniczyć w tym, co się dzieje dookoła. Natomiast w momencie wykonania samookreślenia, w momencie dokonania stwierdzenia, że jesteśmy tym i tym, nasza świadomość wycofuje się z tego otoczenia. I koncentruje się na przedmiocie, który, co do którego określamy siebie. Czyli przedmiocie w tym, w tym wypadku naszej osobie, ja jestem. Zobaczcie taką prostą rzecz, prostą mechanikę, można by powiedzieć. Kiedy rozmawiamy z drugą osobą, rozmawiamy, słuchamy, jest jakaś interakcja. W momencie, kiedy zaczynamy mówić o sobie. Przedstawiać jakiś swój pogląd, jakieś swoje zainteresowania, mówimy: Ja jestem, i tutaj opisujemy w jakiś sposób, opowiadamy o czymś, to przestajemy słuchać. A przynajmniej trochę przestajemy słuchać. Nasza uwaga wycofuje się i wraca i koncentruje się na tej naszej postaci, na tej naszej osobie. Ja jestem. Czyli, ale ja jestem, to nie jest to, że my. Dogłębnie na jakimś poziomie duchowym stwierdzamy, no ja jestem, to jest takie wzniosłe. Nie. To jest przywołanie. Zazwyczaj w 99,9% przypadków to my przywołujemy bardzo zawężony jakiś obraz siebie. Iluzoryczny, nieprawdziwy, fragmentaryczny w najlepszym wypadku. Na przykład mówimy o sobie, ja jestem kucharzem, ja jestem prawnikiem, ja jestem dziennikarzem. Albo ja jestem y, motocyklistą, ja jestem rowerzystą, ja jestem coś tam, coś tam. Identyfikujemy się z tą podgrupą z tą... i przywołujemy takie swoje wyobrażenie, swojego kształtu, utożsamienia się z tą dziedziną. Problem w tym, że człowiek ma tendencję do zatracenia się w takim y, przywołanym wyobrażeniu, w takiej przywołanej konwencji siebie. Tu się pojawia problem, ponieważ. Kiedy ja powiem o sobie, ja jestem na przykład chrześcijaninem, to ja automatycznie i całkowicie się z tym stokie, utożsamia się, a no przecież do tego nas zachęca religia, prawda? Do takiego pełnego utożsamienia się z tym. No to naturalnie, że ja mam wrogów w postaci tych innowierców, i ci, którzy wierzą w inne religie, mają naturalnych przeciwników w świecie. To oczywiście, że tak. Jeżeli ja powiem, wybiorę subkulturę muzyczną, powiem, że na przykład, no ja jestem metalowcem, a ktoś inny słucha hip-hopu albo techno albo czegoś innego, nieważne. To naturalnie, że ja przywdziewam rolę, która wiąże się z określeniem wyższości tego, co wybrałem nad czymś innym. Tak jest, to jest ja, ja nie mówię o jakimś naj, najbardziej szlachetnym ujęciu takiego tematu, że niekoniecznie możemy szanować inne rzeczy. Ja mówię o praktyce, jak to faktycznie wygląda, jak to faktycznie działa. A to tak działa, niestety. Podświadomie gdzieś od razu wartościujemy lepsze nasze, bo wybraliśmy, trzymamy się tego, więc musi być lepsze. A skoro jest lepsze, to powinno zapanować na całym świecie, prawda? Dla dobra całej ludzkości. Nasze, moje, ja. Dlatego, żeby rozwiązać problemy związane z konfliktami, musimy dokonać, musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy tą rzeczą, tą osobą, z którą się chwilowo utożsamiamy. Nie możemy funkcjonować w oparciu o nasze malutkie ja politycy do perfekcji wykorzystują rozgrywanie ludzi przeciwko sobie. Nie tylko politycy, zresztą, no właśnie przywódcy religijni, bardzo często niestety, świat mediów, to teraz to jest tak człowiek rozgrywany we współczesnym społeczeństwie do perfekcji. Kiedy, kiedy człowiek dokonuje stwierdzenia, że na przykład nie podoba mi się jedno, to automatycznie często go przypisywał do czegoś innego. Już nawet, nie, nawet nie, nie potrzeba, żebyście powiedzieli ja na przykład lubię PiS, albo ja lubię PO. Nie, wy wystarczy powiedzieć, że mi się nie podoba PiS, albo mi się nie podoba PO już was wrzucą do tej przeciwnej e, drużyny. To jest chore, ale tak jest. A skąd to się bierze? Z tego, że ludziom tak zamocona w głowach, tak doprowadzono do utożsamienia się już w tym wypadku, to jest nawet nie z partią polityczną, tylko utożsamienia się z pewnym założeniem koncepcji, koncepcją rzeczywistości. Bo jeżeli powiemy, że na przykład, podaję przykład, nie mówię, że, że, że biorę to z życia swojego czy coś, ale podaję przykład. Powiemy, że na przykład kwestionuję, czy w Smoleńsku do, doszło do wypadku, wydaje mi się, że prawdopodobnie, Ktoś tam maczał w tym palce. No to automatycznie przypisze się taką osobę, prawdopodobnie, do tak zwanej sekty smoleńskiej i do tak zwanych pisiorów. Ukształtowano takie, taki łańcuch skojarzenia w Polsce, prawda? To jest bardzo niebezpieczne, a to jest związane z tym, że ludzie zapominają, kim są naprawdę na rzecz maski, formy, którą przywołują i z którą się zidentyfikowali w danym czasie. Oczywiście, ludzie się do tego podjudza, naprowadzą na takie myślenie, ale dzięki temu, że będziecie o tym wiedzieć, po pierwsze, możecie się przestać angażować w takie sytuacje. I możecie tworzyć lepszą jakość życia. Na poziomie indywidualnym, no, szerzej przekazując to dalej, takie, takie podejście możecie po prostu zmienić świat na lepsze. Zamiast ciągle się denerwować, irytować, ja ostatnio mam takiego znajomego, który ciągle widzę, jak on jest wściekły, jak on jest po prostu rozgoryczony, wkurzony na to, że jego zdaniem pis coś tam, coś tam. No i on spędza masę czasu na mieleniu tego w sobie bo przywdział pewien koncept rzeczywistości, z którym się tak utożsamił, to właśnie przesadne utożsamienie, zapomnienie się w tym, wyzwala i budzują przez to emocje, bo jesteśmy w tym w pełni, prawda? Stąd jest coś takiego jak zbrodnia w afekcie. Co to jest zbrodnia w afekcie tak zwana? Słuchajcie, zbrodnia w afekcie to jest taka, taka sytuacja, kiedy człowiek pod wpływem tak silnych emocji, tak silnego utożsamienia się z daną rolą, daną sytuacją przestaje działać w ogóle logicznie i dokonuje pewnych czynów w taki prawie że nieświadomy sposób, to znaczy nieświadomy, właśnie związany z totalnym utożsamieniem się, z pewnym fragmentarycznym wyobrażeniem o sobie i o drugiej osobie często, to jest utożsamienie jest tak silne, że. Ta osoba nie potrafi się zdystansować emocjonalnie do tego zagadnienia. Nie potrafi się przykładowo. Przysłowiowy mąż wraca do domu, widzi, że jego żona siedzi w łóżku z innym facetem. I jest tak mocno w jego głowie, jest ten wzorzec kulturowy związany z tym, że jak został w ten sposób zdradzony, to to jest dla niego straszna hańbia, hańba. Oczywiście ta jego żona jest bardzo zła i tak dalej, i tak dalej. Tak mocno zidentyfikowany, jest z wzorcem w jego, zaszczepionym w jego umyśle przez religię, przez społeczeństwo, przez różne rzeczy, przez pewne mechanizmy związane z budowaniem się jego ego, jego utożsamienia, że po prostu działa jak w amoku i podejmuje się pewnych czynów. Właśnie dlatego, że nie ma dystansu. A nie ma dystansu, dlatego, że jest totalnie utożsamiony z tą sytuacją, z tą rolą, którą przybrał, wybrał, który się znalazł. Nie potrafi wyjść poza, poza to, spojrzeć z boku i powiedzieć: No, tak, faktycznie niefajnie się stało. Wręcz może należy podjąć jakieś kroki na zasadzie: może z tą osobą nie powinienem spędzać reszty życia. To jest mój wybór, ale przykładowo i chłodno to kalkulować. Dobra, to teraz w takim razie, skoro nam jest nie po drodze, no to jest nam nie po drodze. A nie od razu na przykład zabijać się kierą żonę, prawda? No Ale właśnie. Kiedy jesteśmy totalnie utożsamieni z rolą, tak samo fanatycy religijni mają to samo. To jest totalne utożsamienie się z rolą. Przekonanie, ja jestem tym i tym, wybrańcem Boga na przykład, który mi powiedział, mam robić to i to, no to ja robię to i to. Totalna niezdolność do wyjścia poza ten obraz siebie i rzeczywistości, który został przyjęty. Czasem człowiek jest zgoła czymś innym. Istota, którą jesteśmy, nawet nie człowiek, istota, którą jesteśmy, jesteśmy czymś tak naprawdę, bym powiedział, pozamaterialnym, w, w, przynajmniej w kwestii umysłowej. My na każdym kroku i wybieramy, z czym się zidentyfikować. Ja na przykład bardzo polecam, i to jest taka troszeczkę taka konkluzja, że nam dobrze zrobi, jako społeczeństwu, jako ludziom, i to na każdym poziomie ludziom, właśnie. Określić siebie jako człowiek. Ja jestem człowiekiem, ty jesteś człowiekiem, mamy coś wspólnego, prawda? Jako ludzie, jako człowiek mam pewne problemy, pewne potrzeby, pewne zapatrywania i ty też masz pewne problemy, pewne potrzeby, pewne zapatrywania jako człowiek. To nas łączy. My jesteśmy razem tutaj jako ludzie. Jako ludzie możemy na tej płaszczyźnie budować, komunikować się. Polecam Wam takie podejście. Jeszcze niektórzy powiedzą, oczywiście, jestem na przykład duszą, ale tutaj troszeczkę ch chciałem odejść od tego utożsamienia z tego powodu, że nie każdy będzie jednak w naszym świecie tutaj materialnym, nie każdy będzie się identyfikował z tym poziomem. Więc znajdźmy sobie jako punkt wyjściowy taki punkt wspólny. Jestem człowiekiem, to jestem człowiekiem, może być naprawdę bardzo wzniosły, To również możemy być. Mówiąc jestem człowiekiem, możemy mieć również na myśli poziom duchowy, w porządku. Dla mnie może na przykład to, to znaczyć właśnie bycie człowiekiem, ale zgódźmy się do, co do tego, że ja jestem człowiekiem i ty jesteś człowiekiem. Jeżeli tu już jest zgoda, to jest płaszczyzna porozumienia. Natomiast wszystkie inne rzeczy, hobby, poglądy polityczne, religijne itd., tak traktujmy jako pewne narzędzia, pewne dodatki, coś co ja jako człowiek, ty jako człowiek, Posługujemy się tym, używamy tego, ale to nie jest, nie jest my. To nie jest, ja nie jestem swoją religią, ja nie jestem swoim y, poglądem politycznym, ja nie jestem swoim hobby, ja nie jestem swoim zajęciem, które wykonuję w pracy. Ja te, ja te rzeczy tylko robię, tylko ich doświadczam, tylko ich używam, jeśli chcę. Ale ja jestem czymś poza tym, prawda? Czymś więcej, czymś. Czymś innym tak naprawdę. Nie jestem tymi czynnościami. Nie jesteśmy nawet swoimi myślami. Przecież myśli nam się zmieniają z minuty na minutę nieraz. Nie, nie A przynajmniej już z dnia na dzień, i tak, dalej, i tak dalej, Więc, gdyby ludzie, jeżeli ludzie, kiedy ludzie w końcu zrozumieją, że nie są tym, z czym się identyfikują, albo inaczej, więcej. To nie chodzi o to, żeby odrzucić identyfikowanie się, tylko prowadzić je świadomie. Jeżeli ja to wiem, to o czym teraz powiedziałem, prawda? To mogę w sposób świadomy wybrać najlepszą formę, z którą się zidentyfikuję, którą będzie mi dobrze i która nie będzie wiązała się z prowadzeniem do konfliktu. Już nie muszę działać jako ta malutka jednostka, która dokonała tak szeregów, takich zawężających samokreśleń. I oczywiście mogę je mieć na swoje potrzeby wewnętrzne, i na potrzeby własnej przyjemności, własnego jakiegoś użytku, ale jeżeli wchodzę w relacje szersze z ludźmi, których nie znam, z ludźmi, którzy, które, którzy są dla mnie jeszcze taką niewiadomą, to lepiej, żebym nie wchodził z punktu widzenia tego malutkiego, ja, czyli tego konkretny hobby, konkretny wybór muzyki, konkretny wybór literatury, konkretny wybór religii, konkretny wybór partii politycznej, konkretny wybór wszystkiego tam dookoła. Bo to, jeżeli od razu z tym wejdziemy w relację z tą osobą, to będziemy prawdopodobnie no, różni, prawda? Nie, nie znajdziemy takiej nici porozumienia. Ale jeżeli wejdę w relację z drugą osobą na zasadzie ja człowiek, ty człowiek, coś nas łączy. O, to jest już, prawda, budowanie czegoś. Na tym można budować, z tego można wychodzić, poznawać się. Jeżeli zachowamy cały czas ten najlepszy, najwyższy obraz, tego, ten obraz łączący nas, czyli człowiek, to możemy się już posługiwać wszystkimi tymi niższymi utożsamieniami, ale z perspektywy cały czas patrząc w dół, widząc je jako po prostu takie nasze klocki. Nie jako się. Nie, nie, że ja jestem tam, tylko ja jestem czymś poza tym, prawda? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Kolejne ćwiczenie, ćwiczenie, które troszeczkę będzie tak rozwijało ćwiczenie poprzednie. Poprzednio zaproponowałem wam, żebyście spróbowali najpierw się rozluźnić, rozejrzeć, po prostu chłonąć tak nie klasyfikować, nie nazywać tego, co jest dookoła. Tylko tak sobie odbierać i potem powiedzieć sobie ja jestem. I tu imię. Ja jestem. Spróbujcie wykonać to samo, oczywiście. Wykon zakładam, że wykonaliście to ćwiczenie i powiedzieliście sobie ja jestem, tu swoje imię i nazwisko. Ale spróbujcie sobie popatrzeć i powiedzieć tak o sobie on. Ten kuba. Ja teraz stoję i mówię. Obserwuję wręcz. Mówię, ten kuba stoi tutaj i mówi do kamery. Przemawia do was. Ten kuba jest taki, taki. Jakieś tam ma cechy charakterystyczne. Możemy go jakoś opisać. Mogę go jakoś opisać. Jeżeli ja mówię ten, ten kuba, już trochę staję poza sobą, prawda? ja przyglądam sobie. Jestem bardziej świadomy. Ja powoduje zamknięcie tutaj w środku. W tym znajduje się, jakby kiedy mówię ja jestem w takiej kuli, w takiej sferze przestrzeni swojej, i z niej na zewnątrz patrzę ja. Ja patrzę na lewo, ja patrzę na prawo, patrzę do góry, ale kiedy mówię, ten Kuba, proszę to to, stoi trochę z boku. Możecie nawet pójść troszeczkę dalej, w tym ćwiczeniu, i spróbujcie następnie powiedzieć to. On, na, na początku on, a potem nawet pójdźcie trochę dalej, w ramach samego ćwiczenia. Powiedzcie to. Przyjrzyjcie się sobie, kiedy mówicie to. Zauważycie pewnie zmianę w percepcji, siebie, postrzegania siebie. Powiedzcie tak. No, to stoi na dwóch nogach, to gestykuluje rękami, prawda? To jest y, ubrane w takie, taki, taki kolor, to coś komunikuje innym. Jestem, jestem totalnie poza sobą, niby poza tym utożsamieniem tutaj teraźniejszym. Obserwuję z zewnątrz. I to jest bardzo, słuchajcie, bardzo przydatna rzecz. Ja zainspirowałem się troszeczkę pewnym wykładem pewnego nauczyciela duchowego, już bardzo stara rzecz, który o sobie mówił podczas wykładania, mówił mówca. Nie, mówił, ja, tylko mówił mówca, przemawia, mówca stoi tutaj. Kiedy mówił mówca, dawało mu to możliwość spojrzenia na siebie z pewnej perspektywy. Kiedy patrzymy na siebie spoza z, z własnego ciała, kiedy mówimy, nawet to nasze samo sformułowanie, kiedy mówimy o sobie w trzeciej osobie, jeżeli zrobimy to w sposób świadomy, bo to oczywiście chodzi o pewne. Przy, przywołanie pewnej świadomości, pewnego wyobrażenia, pewnego punktu widzenia, perspektywy, jeżeli zrobimy to świadomie, to w sytuacjach stresujących, w sytuacjach wymagających, możecie spróbować to zastosować. Bo słuchajcie, jeżeli wyjdziecie poza swoje ja, ciągłe ja, ja, ja się denerwuję, ja się stresuję, ja muszę to, tamto, ciągle ja, ciągle tak to odczuwam mocno i. Jestem zamknięty w tym kokonie swojego ja. Ale jak? Popatrzę, że stoi tutaj Kuba. No i chcę wam coś przekazać i przekazuję. To już inaczej siebie postrzegam. Już nie jestem taki zestresowany, już nie jestem taki. Właśnie nie jestem w tym zamknięciu, ponieważ patrzę na siebie w trzeciej osobie. Spróbujcie patrzeć na siebie czasami w trzeciej osobie. Zwłaszcza w sytuacjach najbardziej y, konfliktowych, stresujących, wymagających. Ponieważ dzięki temu będziecie w stanie oderwać swoje utożsamienie z tego problematycznego wyobrażenia o sobie i przyjrzeć się trochę z boku. Jeżeli ludzie na świecie trochę by opanowali, właśnie taką sztukę wychodzenia poza swoje ego, poza swoje ja i zmiany perspektywy, to nie jest. My w ten, w ten sposób oczywiście nie porzucamy istnienia ego, to także. tak, że. Nie można porzucić istnienia ego, bo dopóki jesteśmy w stanie dokonać samoświadomego samookreślenia, no to jest jakieś ja, prawda? I w porządku, niech ono sobie będzie, ale to ja może być różnych kalibrów, może być różnej wielkości, różnej jakości. I to o to chodzi, żeby przemieszczać świadomie, przemieszczać swoje ja tam, gdzie ono ma najlepsze możliwości, jest najbardziej świadome, jest najbardziej pełne, najbardziej obiektywnie, na ile to jest możliwe dla nas patrzy na daną sytuację, jeżeli patrzymy trochę poza siebie, z boku, na sytuację, w której jesteśmy niby, to już inaczej to odbieram Inne myśli, inna wiedza się pojawia w naszej głowie, wręcz wiedza, świadomość. To jest jak trochę we śnie czasami się zdarza tak, że człowiek nie tylko śni z perspektywy własnej percepcji z ciała, ale czasami się tak śnią sny, gdzie jesteśmy właśnie dziś poza sobą. Obserwujemy postać, która dosłownie jak w filmie. To jest ciekawe. Jesteśmy jak, jak widz oglądający film, w którym głównym aktorem jednocześnie niby my jesteśmy, ale jesteśmy jednocześnie poza, poza tym aktorem. I wtedy mamy większy ogląd sytuacji zazwyczaj. A w momencie, kiedy wchodzimy w to ciało, jesteśmy wewnątrz, no to bardzo silnie odczuwamy emocje, bardzo bierzemy, jak to się mówi, do siebie wszystko. No bo jesteśmy utożsamieni z tą formą. Trzeba być poza formę. A więc rozwiązanie problemów światowych. Probl rozwiązanie problemów światowych jest bardzo proste. Tylko oczywiście, żeby ludzie chcieli je wdrożyć. Ale każdy z nas może wdrożyć je na tyle, na ile będzie to e, czynił po prostu w praktyce. I trochę, po pierwsze, dokonać lepszego umiejscowienia swojego ja, gdzie z czym się identyfikuje, jeżeli macie wyobrażenie, a zazwyczaj macie na swój temat, kiedy używacie na przykład swojego imienia. Ja inne, na przykład przywołuję inny obraz, kiedy mówię Kuba, bo to jest moje towarzyskie imię i w ten sposób się witam z osobami, kiedy wchodzę na taką bardziej prywatną stopę, albo mówię o sobie Jakub i to jest moje bardziej formalne, kiedy podpisuję się pod tekstami, kiedy występuje gdzieś to, używam zazwyczaj bardziej formalnego Jakub, i zależnie od którego słowa, którego imienia użyję, której wersji użyję, to przywołuję innego siebie, tak naprawdę. Mam inny zestaw narzędzi, inny kombinezon, w którym się poruszam i z którego poziomu postrzegam, który ma określone cechy użytkowe. Tak samo Wy, wy macie. Stąd. Przeanalizujcie, z czym się utożsamiacie i znajdźcie sposoby, znajdźcie sytuacje, gdzie możecie wyjść poza to i utożsamić się z czymś więcej. Na przykład, zamiast utożsamiać się z poglądem politycznym, to utożsamijcie się na przykład z tym, że jesteście tak samo ludźmi, którzy dążą. Za, za, zakładamy na przykład, że dążymy do tego, że każdy z nas ze swojej perspektywy stan się jakoś świat, najlepszy, tylko. Problem się pojawia tam, że mamy różne troszeczkę podejścia do tego i rozeznanie, co jest lepsze, co jest gorsze. No ale jako ludzie, wszyscy chcemy dobrze, tak? Już jest jakiś punkt wspólny, na którym można budować. Można prowadzić dialog. Także to wszystko w tym epizodzie. Mam nadzieję, że Was to zainspirowało. Patrzcie na siebie czasami w trzeciej osobie. Nawet powiedzcie o, w trzeciej osobie do siebie ja, tutaj swoje imię, a za chwilę po, powiedzcie ten i tutaj imię. Zobaczcie zmianę percepcji. Jak byście postrzegali siebie, gdybyście byli kimś innym. To, to wam właśnie może to urażliwić. I bądźcie ludźmi. I to ludźmi przez duże N po prostu. Człowiek przez duże trzy. jak to się mówi. Czyli Bądźcie tą istotą o tym szeregu możliwości, a nie tą małą wersją. Ja, do której Was zachęcono prawdopodobnie, żebyście wybrali, kim będziecie w takim, weszli w takie malutkie role. I potem człowiek utknął w takiej małej roli, już myśli potem całe życie, że jest właśnie tą rolą. Nie, jesteśmy czymś więcej. Tyle. Pamiętajcie, łapka w górę to jest dla mnie sygnał do nagrywania kolejnych rzeczy i mogą te materiały dotrzeć do nowych osób. Zachęcam do komentowania, staram się i czytam i staram się w miarę możliwości e, odpisywać, jeżeli jest e, oczywiście jakiś ciekawy komentarz, e, który warto, żebym go skomentował, to staram się oczywiście to robić. Jeżeli gdzieś tam przekażecie dalej informacje o tych materiałach, będę Wam wdzięczny, bo oczywiście cały czas staram się kanał rozwijać i, i gdzieś dalej docierać do nowych osób i mam nadzieję, że poczuliście się zainspirowani, że dało wam to kolejne narzędzie do tego, żeby jakoś w tym świecie, który tak bardzo nam wciska do głowy, że powinniśmy się wyspecjalizować, zawęzić, stać się jakoś indywidualnością totalną. Może nie, może powinniśmy właśnie pójść gdzie indziej, w innym kierunku, może powinniśmy uzmysłowić sobie, że jesteśmy wszyscy Tą samą istotą, człowiekiem. Wszyscy jesteśmy jedną istotą w pewnym sensie. Jesteśmy jedną istotą, człowiek. Ja człowiek, ty człowiek, oni człowiek. Wszyscy my człowiek. Wszyscy jesteśmy gród, że tak przywołam, popkulturową postać i tekst. Mam nadzieję, że oglądaliście i również ułapiecie tą, tą po prostu humorystyczną i fajną aluzję, nawiązanie. Tyle, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!